Witam bardzo serdecznie w grze 3D Chess, czyli szachy trójwymiarowe na Commodore 16. No i cóż, jesteśmy białą stroną mocy, komputer ciemną stroną mocy, no i trzeba gościa pokonać. Nie jestem jakiś tam dobry specjalnie w szachach, ale można spróbować zagrać. Więc powiedzmy, że przesunę sobie pionka z D2 do D3, bo tak się akurat to odbywa, wpisując takie właśnie kombinacje. Co zrobi przeciwnik? Wyskoczył z konia. No to teraz może ja wezmę od G1 do F3, czyli w kształcie koń się porusza po literze. Chyba coś nie poszło. G1, F3. Musiałem coś źle wpisać. To wtedy jak coś źle wpiszemy, to naturalnie będzie tutaj nam to wszystko automatycznie pokazywać błąd dźwiękiem, że wykonaliśmy ruch nieprawidłowy. To ja też koniem się poruszę, tak jak to zrobił przeciwnik. No i zobaczymy, co on wyniucha nam dalej. Nie będę oczywiście rozgrywał całej partii z tego względu, że nie ma to sensu. Tak, tutaj jest królówka. To jest obok tego króla. A stoi, więc jak zbiłbym tego pionka, to on mi tutaj królówką będzie próbował zlikwidować konia, tak? I na pewno to zrobi. Potem kolejny koń będzie zagrożony, ale my możemy się poruszyć, więc spróbujmy laufra wypuścić. Czyli z C1 przesunę się do na przykład F4. Czyli laufer po skosie się porusza. I co on teraz zrobi? No, też pociągnął nam laufrem. Teraz sprawdzę, co on tutaj zamierza zrobić. Jak na razie specjalnie mi nie zagraża. Zagraża mojemu pionkowi, więc mogę go spróbować przegonić. Mogę go koniem spróbować przegonić. Czyli F3. F3 do H4. Tu go przeniosę. Czyli laufer teraz będzie na pozycji lania. No i właśnie w tych szachach na tym to polega, aby starać się likwidować przeciwników. Tak, on mi tu wypuścił pionka, aby mojego laufra uszkodzić. Jak laufrem zbije pionka, to on mi laufra zbije koniem. Ja mu potem mogę zabrać laufra koniem i pozbędziemy się obaj dobrych pionków, tak? Czyli co ja tu mogę zrobić, jak już mam taką sytuację? Mogę laufrem przesunąć się nieco dalej. F4 to on nie przegania, tak? Do G5. Tu powinienem być bezpieczny, ale nie wiem, co się może wydarzyć później. Dobra, i co tutaj cyfrowy mózg wymyśli? Tak, wyrzucił mi tu pionka, czyli przegania mi laufra na wszystkie możliwe sposoby. Ja mu zbiję konia.
On mi spierze laufra, ja mu spierzę laufra. Ja mu spiorę laufra. I będę chyba do przodu. Zbiję mu konia. Laufrem, on mi zbije pionkiem laufra. Potem ja koniem mu zabiorę laufra. I co on potem zrobi? No nic, pójdziemy na taką wymianę. Zobaczymy. G5 na F6. Nie ma go. Co on teraz zrobi? Królówką zadziałał, tak? Zadziałał królówką, a nie pionkiem. Ja mu zbiję drugiego laufra, a on mi stłucze konia. No nieźle. A to jest właśnie cyfrowa mózgownica. Właśnie o to chodzi. Że z komputerem jest dość trudno wygrać. Dobra, stukę mu konia. H4. Nie F, tylko H4 do F5. Dobra, tak, stracę też tego koniusz Geo. Na pewno mi zbije konia. Tak jest, tak jak myślałem. Co ja teraz mogę zrobić? Zobaczmy, co tutaj mi zagraża. Tu mi nie zagraża, tutaj nie zagraża. Mogę mu zbić za karę pionka. C3 do D5. Do D5, tak? Czyli jak na razie się demilitaryzujemy. No i co teraz zrobisz? Laufra mi tutaj puścił. Dobrze wymyślił to taktycznie. Bo jakbym tamtego pionka, żebym się skusił na wieżę, to wtedy. To wtedy laufrem mi to załatwi. No skubany jest. Kurczę, cyfrowy skurczybyk dobrze myśli. Tu jestem bezpieczny z tym koniem, tak jak on tu stoi w tej chwili. Teraz by pasowało pogonić mu tego laufra tam może. Tylko czym, nie? Też można było królówkę tutaj wyciągnąć. Ej, dobra, chyba przegram, bo to ja tu jestem cienki w te sprawy. Nie wiem, jak tutaj robić roszadę, bo tutaj wiem, że jak grałem kiedyś tutaj, to komputer zrobił sobie roszadę. Ja po prostu nie wiem, jak to zrobić. Musiałbym popatrzeć, jakie on będzie wybierał te cyfry, tak? Dobra. Coś byśmy tutaj musieli zrobić. Dobra, dajmy A2 do A3. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, czy zły. Jak na razie jestem tu bezpieczny. Tak, myślałem, że on będzie mi chciał zrobić coś takiego. Tak, aby królówka mi tego konia sprawa. A więc będę musiał gdzieś uciekać tym koniem, niestety. Chyba że damy C2, damy do C4, bo możemy się przesunąć w ten sposób. C4,
A jak mi załatwi konia, to ja mu załatwię królówkę. Ale pewnie komputer takiego błędu nie zrobi. Jestem o tym przekonany. Tak, zbliżył się tylko królówką. Więc nie mogę się ruszyć tym pionkiem, bo mi tutaj zaraz wieżę by załatwił. A jak mi załatwi wieżę, to ja mogę załatwić królówkę, więc jest tutaj też pewne rozwiązanie. A trzeba przyznać, że dosyć ciekawy układ. Tak, tutaj jak się ruszę. Znaczy, mam pewien pomysł, tylko nie wiem, czy on tego mojego pomysłu nie wyczai. Także, żeby mu pogonić tą królówkę. Dobra, ten pionek bym tutaj przesunął gdzieś. Zaraz wezmę z D3 do D4. No zobaczymy, co on zrobi. Może tutaj koniem pojechać i mi koniem go załatwi. Aha, i na wymianę pójdzie. To nie. To tak nie będzie. To jedyne rozwiązanie, jakie w tej chwili mi przychodzi do głowy, to dać G2 do G3. Tu się ruszę. Co on teraz wykombinuje? E5, B2. Coś tu kombinuje. A tak mi tutaj poszedł, tak? Zlikwidował mi pionka. Aha, czyli ten pionek, który mam tutaj, jest w niebezpieczeństwie. Aż skurczybyk. Jest taki byk, który się kurczy, no. I teraz tak, albo nie, on będzie mi chciał chyba wieżę załatwić. Znaczy, załatwi pionka, to ja zlikwiduję mu królówkę. Ale on mi potem, jak ja wieżą załatwię królówkę, to mi laufrem rozwali wieżę. Ciężka sprawa. Sprytnie to zawalczył. Wieża i tak popłynie, tak czy siak. Dobrze, to co ja tu mogę zrobić? Spróbuję. Dobra, C4 dam do C5. Zobaczymy. Zobaczymy, a co mi zależy. I tak przegram, bo to komputer to jest cwaniak. Co on będzie chciał zrobić? Laufer uciekł. O, widzisz. Ta. Czy tak jak tutaj mi królówka wsieknie, to. Nie, to jest chronione, więc tutaj nie mamy się czym przejmować. I teraz ja mogę konikiem. Zaszachuję gościa. A nie bardzo, bo mi tym laufrem pociągnie. Dobra, F2. Przegonimy go trochę, widzę.
Nie mam innego wyjścia. F2 do F4 polecimy. No i co teraz zrobisz? Tak, stuk mi wieżę. To ja muszę mu stuć królówkę. I królówkę też stracę niestety. Dobra, no nie mam wyjścia. D1 do A1. Masz. Tak, i Laufram on mi załatwi królówkę niestety. No tak to jest, że królowa ginie pierwsza. A ja teraz moim konikiem cisawym stukę mu tego pionka. Czyli tu mamy tak D5 i zagrożę mu wieżę. D5 do C7. No i co teraz zrobisz? Tutaj mi króla puściłeś. No to ja teraz rozwalam ci wieżę. C7 do A8. Pyk. Tak, zaszachował mi. Zaszachował. To muszę teraz królem użyć A1 do D1. Tak się on tutaj poruszył. Jakby mu tutaj załatwić tego Laufra? A w prosty sposób zmuszę go do ucieczki. D1 do... damy do C2. Tak. Uciekasz, nie? No właśnie. To teraz chyba pora... pora nieco... pora chyba uwolnić tego Laufra. F1. F1 do H3. Koniem uciekł, tak? Koń. Koń mi zaszachował króla. Tuk, tuk, tuk. Aha. Tak on to idzie, tak? Ze mną w tany. Dobra. C2 do D1. Wycofamy się. Ruszył się wieżą w tamtą stronę. To ja w tym momencie... aha, on tutaj tego pionka chroni, więc zrobimy... zrobimy mu... E2 do E3. No i będzie musiał koniem uciekać. Tak jak myślałem. Teraz tutaj koniem. Koniem ma tutaj. To ja teraz Laufrem zrobię tam trochę kipisz. H3. H3 do F5. Mhm.
on się tu zbliżył pionkiem. To co ja teraz tutaj mogę zrobić? Tak, bicia tutaj nie mogę, bo akurat on mi się ustawił w tym miejscu. Tutaj jestem zablokowany. Dobra, pora chyba. Zaraz, tutaj byśmy... Koni już nie mam, wytłuk mi wszystkie konie, nawet nie wiem kiedy. Nawet nie wiedziałem, kiedy on mi konie wyprał. Ej, dobra. Co byśmy tu zrobili? No chyba to przegram, bo... Nie będzie szans, abym to wygrał. Ale jeszcze myślę, myślę jeszcze intensywnie. Dobra. Teraz bym mu... A, to już wiem, tego pionka mu trzeba sprać. Dobra, F5. F5 i do D3. Nie masz już tego pionka. Tak, on mi tutaj będzie próbował tego laufra załatwić. Ale ja się nie dam. Weźmy tutaj D3 do E4. O, coś chyba źle przeliczyłem. Na to wygląda. No to cóż mogę. Mogę jedynie sobie pogratulować przegranej. Nie chce mi się do końca chyba tego rozgrywać, bo i tak przegram, ale zobaczmy, ruszmy się wieżą. H1. Dajmy na to do F1. Bo ja już nie mam, oprócz wieży, on ma wieżę i jeszcze gońca i konika, no bo to już jest sytuacja dla mnie nieciekawa. Tak, konia mu nie stukę, bo laufer broni. A, to jest taktyczna gra. No nic, nie będę przedłużał, bo i tak dość długi jest ten materiał. I tak jest moja przegrana. Ale gra jest fajnie zrobiona. Jeśli ktoś lubi szachy i zna się na nich, zna dobrze taktyki, to jak najbardziej zachęcam. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na C16.